Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w magicznej krainie tańca panowało wielkie poruszenie. Król wraz z królową wydawali wielki bal, aby uczcić narodziny małej księżniczki. Wśród zaproszonych gości były dwie wróżki, które miały obdarować księżniczkę umiejętnością tańca. Zaproszono również mistrza tańca, wielkiego i potężnego czarnoksiężnika, który osobiście ułożył tańce na tę uroczystość. Doskonale, a tańce podobały się tak bardzo, że goście stopniowo zapominali o głównym choreografie. Gniew wzbierał w duszy czarnoksiężnika. Thank you.
wściekły i urażony czarnoksiężnik rzucił straszliwą klątwę. W 18 urodziny księżniczka ukuje się wrzecionym i zapadnie w sen. Razem z nią zapadnie całe królestwo i nikt już nie będzie tańczył. Minęło 18 lat. Na zamku trwały ostatnie przygotowania do urodzinowego przyjęcia. Księżniczka, nie mogąc się doczekać balu, od samego rana tańcowała wraz z dwórkami, co róż wymyślając jakiś nowy taniec. W tak radosnej atmosferze wszyscy zapomnieli o rzuconym przez czarnoksiężnika uroku. Thank you.
cześć, pomyślała księżniczka. Dostrzegła bowiem przebranego dla niepoznaki czarnoksiężnika. Dziś są moje urodziny. Każdy musi zatańczyć, bez wyjątku, rozkazała. Czarnoksiężnik nie mógł pozostać obojętnym na wdzięk i czar księżniczki. Zrozumiał, że jeśli ona ukłuje się wrzecionem, to już nigdy nie będzie mógł z nią zatańczyć. A tańczy mu się wspaniale, więc złamał wrzeciona, cofnął straszną klątwę i oddał swe serce księżniczce. A potem tańczyli długo i szczęśliwie.